Ogólnie Japonia to, można powiedzieć, to moje marzenie wielkie i bardzo chciałbym tam kiedyś pojechać. I wydaje mi się, że ten program właśnie to jest najlepszy sposób, żeby to marzenie spełnić. Dlatego bardzo się nim interesuję, aczkolwiek może być ciężko, patrząc na wymagania. No, to jak trzeba być bardzo dobrym, żeby tam się dostać. Japońska firma jest dosyć specyficznym środowiskiem pracy. Jeżeli ktoś nie pracował wcześniej, to jest też jakby korporacja, taka z takiego europejskiego sposobu patrzenia na to. Jednocześnie Japończycy mają takie ciekawe podejście do obowiązkowości, do tego, jak wygląda ich pojęcie o porządku, jak coś należy zrobić. Jest to hierarchiczna struktura, czyli zawsze musimy bardzo mili, uprzejmi, z uniżeniem traktować naszego szefa. Wszyscy tutaj patrzą na nas, na obcokrajowców z taką podejrzliwością, ale to nie jest taka negatywna podejrzliwość. Oni po prostu oceniają nas. Oceniają, jak pracujemy, oceniają nas i jak się zachowujemy w życiu prywatnym. Ja staram się zawsze integrować z tymi ludźmi, zresztą mój szef i jego zastępca są bardzo fajni ludzie i często zapraszają mnie na tak zwane nomikai. Fakt tego, że Dorian Lachowicz znalazł się wśród wybranej grupy w tym roku tylko 20 studentów z Unii Europejskiej, świadczy o tym, że jest on faktycznie wybitnym studentem. Ale jakby nie patrzeć, studentem Politechniki Opolskiej, i wskazując naszym studentom, że taka osoba znalazła się na stypendium w Japonii, mamy nadzieję, że kolejne osoby trafią do firmy chociażby Hitachi, która pozna się na tym, jaki potencjał tkwi w polskich studentach Politechniki Opolskiej. Dużo czytam, prawie codziennie, prawie się uczę japońskiego często, więc zaskoczenia, jeżeli chodzi o Japonię, to średnio, ale na pewno dużo nowego, jeżeli chodzi o sam program.